Co prawda, marnotrawienie czasu nie znajduje się na liście siedmiu grzechów głównych, ale gdybyśmy mieli sporządzić listę siedmiu grzechów politycznych, z pewnością powinno ono zostać na niej umieszczone. Proszę Państwa, w ostatnich dekadach konserwatyści mieli podgórkę. Myślę, że się z tym zgodzimy. Mieli podgórkę bardzo często z przyczyn przez siebie niezawinionych. Żeby wspomnieć tylko zmiany gospodarcze, gwałtowny rozwój technologiczny czy globalizację. Jednak byłoby nieszczerym stwierdzenie, że tak naprawdę nie popełniliśmy żadnych błędów, nie musimy nic skorygować. Ten sposób myślenia w prostej linii doprowadziłby nas do tak zwanego imposybilizmu, czyli myślenia polegającego na tym, że zmiany co prawda są konieczne, trzeba podjąć działania, ale obecne warunki uniemożliwiają nam zmianę czegokolwiek. Sprzeciwiamy się tu na kanale takiemu rodzajowi myślenia. W związku z tym postanowiliśmy zrobić pierwszy krok i zidentyfikować te właśnie, jak się dzisiaj modnie mówi, czasopożeracze, którym poświęciliśmy nieadekwatną ilość uwagi i czasu, który moglibyśmy przeznaczyć na coś społecznie pożytecznego, co przyniosłoby wymierne rezultaty. Jako wielki fan rozmaitych list i rankingów, chciałem Państwu przedstawić to w atrakcyjnej formie takiego właśnie rankingu Top 7 czasopożeraczy polskiego prawicowca. Czasopożeracz numer 7. Prawicowe porno. Być może słyszeli Państwo kiedyś takie określenie jak trad porn. To termin ukuty przez krytyków środowiska tradycjonalistów. Po to, żeby zwrócić uwagę na to, że właśnie to środowisko bardzo często koncentruje nadmierną ilość uwagi w kwestiach na przykład tego, jakie straszliwe rzeczy dzieją się w dzisiejszym Kościele katolickim. Tutaj coś papież Franciszek powiedział, tu jakiś biskup jest posądzany o herezję, tu na mszy świętej stało się coś strasznego, bo wyszedł jakiś klaun. Tutaj impreza, że tak powiem, religijna zmieniła się w technoparty i tak dalej, i tak dalej. I kiedy człowiek tak tym się nakarmi, no to ma wrażenie, że tak naprawdę współczesny Kościół katolicki no już niczym niemalże nie różni się od Sodomy i Gomory. Ja osobiście uważam, że ograniczenie tego zarzutu tylko do środowiska tradycjonalistów jest w pewnym sensie niesprawiedliwe, ponieważ ten problem dotyczy całego środowiska prawicowego. Można by więc mówić o prawicowym porno albo o right porn zamiast trad porn. Proszę Państwa, oczywiście pewien rekonesans zagrożeń jest niezwykle istotny, jednak istnieje pewna granica, po której zaczynamy karmić się tymi zagrożeniami, kiedy zaczynamy wręcz się od nich uzależniać. Tracimy na to bardzo, bardzo wiele czasu, który moglibyśmy spożytkować na coś znacznie bardziej konstruktywnego. Skąd to się bierze? Myślę, że ze zwykłych mechanizmów biologicznych. Zwracamy uwagę na zagrożenia mocniej, częściej. Jesteśmy bardziej uważni w stosunku do nich, aniżeli na przykład do nagród. Ale cała sztuka leży w rozpoznaniu właśnie tego, gdzie leży ta granica. Myślę, że pewną wskazówką w rozpoznaniu tego momentu byłoby zadanie sobie takiego pytania, czy ja tak naprawdę dowiaduję się czegoś nowego. Może mój ogląd sytuacji jest już jasny, nie potrzebuję się tym karmić. Miejsce szóste. Turboakademickie dysputy. Nie chcę przez Państwa zostać źle zrozumianym. Oczywiście ja uważam, że akademickie dyskusje są niezwykle potrzebne. Niezwykle potrzebne jest badanie, również na poziomie szczegółowym różnych kwestii ideologicznych czy politologicznych. A jednak budzi moje zaniepokojenie, kiedy widzę bardzo często młode, niezwykle inteligentne osoby, które mogłyby zrobić naprawdę wiele dobrego. Mogłyby zainicjować jakieś wydarzenie społeczne, mogłyby trochę powalczyć,
a tak naprawdę zamykają się w małych kółkach dyskusyjnych, w których rozprawiają o gallikanizmie François de Reynaud, o wpływie kongregacji mariańskiej, o ezoterycznych aspektach myśli Juliusza Ewoli, o karlizmie dynastycznym itd., itd. Myślę, że znajdują w tym pewne upodobanie ze względu na stymulację intelektualną, której takie dyskusje im dają. Tylko tak dziwnie się składa, że właśnie te osoby marnują bardzo dużo swojego potencjału. Te dyskusje nie są równoważone realnymi działaniami. Te kółeczka czy kręgi zainteresowanych są absolutnie niezrozumiałe dla zdecydowanej większości społeczeństwa, a bardzo często również dla tych, którzy się polityką interesują. Jednak poziom zaawansowania tych dyskusji jest taki, że może odstraszać nawet takowych. Tak więc, proszę Państwa, miejsce szóste przyznaję turboakademickim dysputom. Może się wydawać, że problem jest mniej istotny, aniżeli wspomniany wcześniej na miejscu siódmym, ale jednak daje mu miejsce szóste, dlatego że dotyka on szczególnie cennych osób. Przynajmniej w moim środowisku. Proszę Państwa, przejdziemy sobie teraz do czasopożeracza numer 5, a jest to licytacja na prawicowość. Jest to czasopożeracz tyleż irytujący, co zabawny. Oczywiście istnieją zdrajcy idei, których trzeba wytropić i naznaczyć. Istnieją zakamuflowani przedstawiciele opcji lewicowej czy liberalnej na prawicy, których też trzeba jasno wskazać i się od nich odciąć. Ale bardzo często to licytowanie się na prawicowość przyjmuje wymiar karykaturalny. Istnieją tacy strażnicy ortodoksji, którzy tropią najmniejsze odstępstwo od jakiegoś wyobrażonego sobie najczęściej przez nich szablonu konserwatyzmu czy prawicy i będą poświęcać całą masę czasu na wskazywanie, kto tu właśnie zboczył troszeczkę z drogi, kto nie jest już wierny idei. I proszę Państwa, to naprawdę pożera bardzo wiele czasu, a jeszcze więcej czasu pożera wchodzenie w dyskusję. Dokładnie to samo dotyczy wskazywania prawicowości bądź nieprawicowości rozmaitych partii politycznych. Długie, ciągnące się w nieskończoność dyskusje, czy partia X jest prawicowa, no bo przecież jakiś polityk miesiąc temu powiedział coś takiego, no nie do końca prawicowego, albo część posłów zagłosowała za opcją, no nie tak do końca konserwatywną. No i dochodzi do przepychanek między tymi osobami. Naprawdę sam tutaj nie jestem bez winy, wielokrotnie brałem udział w tego typu przepychankach i uważam ten czas za stracony. Dlatego ja bym udzielił takiej wskazówki, że zaczynajmy podejrzewać kogoś o to, czy zdradza ideę prawicową, kiedy zrobi coś naprawdę ewidentnego, a nie wtedy, kiedy uważamy, że posiada dopiero pewien potencjał na odejście od prawicowości. Miejsce czwarte. Jałowa współpraca. To jest taki czasopożeracz dosyć przykry, ponieważ często wiąże się z kwestią przyjaźni, z kwestią sympatii międzyludzkich. Na czym on polega? Wyobraźmy sobie sytuację, w której stwierdzamy, że miarka się przebrała, postęp poszedł za daleko, no i w związku z tym trzeba zacząć działać, trzeba bronić naszej kultury. Przychodzi taka myśl, że no, będziemy silniejsi, jeżeli skompletujemy jakąś drużynę. No i w związku z tym zaczynamy szukać jakichś kompanów do działania. Bardzo często nasze myśli w pierwszej kolejności kierują się w stronę naszych przyjaciół, naszych kolegów z życia prywatnego. No i wtedy pytamy ich, czy nie chcieliby z nami czegoś zrobić. No oni mówią, że tak, bardzo by chcieli, być może rzeczywiście chcą, być może jest im trochę głupio, ale szybko okazuje się, że zapał naszych przyjaciół jest słomiany i w związku z tym zmienia się to wszystko w udrękę. Cała ta współpraca zmienia się w nieustanne użeranie się. Nie wypełniają oni zadań, do których się zobowiązali i tak naprawdę męczymy się przez wiele miesięcy z nimi, aż w końcu oni powiedzą, nie no słuchaj, ja jednak nie mogę tego robić, jestem w takiej oto sytuacji życiowej, że mam mało czasu, obowiązki, proszę zrozum to. No i straciliśmy kilka miesięcy na
użeranie się z nimi i nic z tego konkretnego nie wyniknęło. W związku z tym, proszę Państwa, taka wskazówka, żeby nasza znajomość, nasze sympatie, choć oczywiście są to ważne kwestie, żeby nie były tym dominującym kryterium, według którego dobieramy sobie współpracowników. Bardzo dobrym wskaźnikiem tego, że ta współpraca będzie rokować, będzie dostrzeżenie jakiegoś realnego działania u tych osób wcześniej. Czy wyprodukowały coś realnego, czy umieściły w internecie jakieś teksty, jakieś filmy, czy wymyślili jakąś akcję społeczną, albo przynajmniej brali w niej udział, czy współpracowali. Jeżeli taka osoba ma na swoim koncie kilka tego typu przedsięwzięć, kilka tego typu działań, to myślę, że możemy być dużo pewniejsi tego, że we współpracy z nami również zrobić coś konkretnego, a nie będzie się ta współpraca ciągnęła, jak to Witkacy pisał w Szewcach, jak ta gówniarska kiełbasa. Proszę Państwa, miejsce trzecie, czasopożeracz numer 3, psychofanizm. Proszę Państwa, w erze internetu, kiedy ludzie mają swoje internetowe autorytety, a prawica zwłaszcza, ponieważ jest szczególnie skłonna do patrzenia na właśnie wybitne jednostki, te autorytety utrzymujące się z właśnie swojej działalności internetowej, czasami prasowej, bardzo często produkują dużą liczbę materiałów. Niektórzy z nich działają już kilkadziesiąt, kilkanaście lat na rynku medialnym i od kilkunastu lat nie powiedzieli niemalże nic nowego. Dokładnie wiemy, co powiedzą w następnym filmie, ale lubimy to. Lubimy słuchać po raz kolejny tego samego, mimo że w żaden sposób nas to nie wzbogaca, niczego nowego się nie dowiadujemy, nie mówiąc już o tym, że bardzo często jest to takie błyskotliwe biadolenie, które nie przynosi żadnej wartości dodanej. W związku z tym powstaje pytanie, co by było, gdybyśmy na przykład te 5 godzin tygodniowo, które poświęcamy na oglądanie naszego czy naszych, bo to najczęściej jest taki zestaw, mamy wyselekcjonowany, tych autorytetów internetowych, gdybyśmy te 5 godzin czy 2 godziny chociaż poświęcili na działalność jakąś właśnie prospołeczną, prokulturową. Jestem absolutnie przekonany, że konserwatyści byliby dzisiaj w ofensywie, gdyby tyle czasu nie poświęcali na celebrowanie poszczególnych kultów, właśnie jednostek czy autorytetów w internecie. Bardzo więc zachęcam do odwyku od tego typu kontaktu z autorytetami internetowymi. Miejsce drugie, proszę Państwa, wyolbrzymione zagrożenia, w tym zdezaktualizowane zagrożenia. No tu oczywiście powstaje pewien problem, ponieważ panuje poważna różnica zdań co do tego, czy dane zagrożenie jest rzeczywiście istotne, czy też nie. No i ludzie tutaj bardzo się różnią. Dlatego ja poddam Państwu też taki prosty sposób na weryfikację tego, czy rzeczywiście danym zagrożeniem warto się zajmować, czy jest ono raczej marginalne. No weźmy sobie tych naszych ukochanych Żydów. Czy Polska posiada częściowo przynajmniej sprzeczne interesy z Izraelem, czy szerzej mówiąc diasporą żydowską? Posiada. Czy trzeba o tym mówić? Trzeba. Czy Żydzi są elementem szczególnie proporcjonalnie, biorąc pod uwagę inne czynniki, zagrażającym naszej kulturze oraz naszym konserwatywnym wartościom? Nie. Możemy się kłócić, czy to zagrożenie to jest 1%, czy 5%, czy 10%, ale na pewno nie jest to zagrożenie najważniejsze, ani nawet nie posiada ono jakiegoś ciężkiego kalibru. Myślę, że jeżeli uczciwie się nad tym zastanowimy, to przyznamy temu rację. No więc jeżeli to zagrożenie jest niewielkie, powinniśmy poświęcać mu też niewielką ilość czasu. Przykład z marksistami myślę, że jest już Państwu znany. Czy marksiści współcześnie istnieją? Istnieją. Czy są na uniwersytetach? Są. Czy warto o tym mówić? Warto. Ale czy marksizm jest dominującą ideologią, która uderza w konserwatywne wartości? Nie. Marksizm nie jest dominującą ideologią w tym przypadku. Myślę, że lewicowy liberalizm zjada ją na śniadanie, jeżeli chodzi o poziom tej wpływowości. W związku z tym powinniśmy mówić o marksizmie
trochę, a nie 90% czasu. Warto zwrócić uwagę na taki błąd, który często nasza strona popełnia. Otóż my często mylimy opcję, która jest najbardziej wroga nam, z opcją najbardziej wpływową. Przykładowo, gdybyśmy mieli stwierdzić, kto jest najbardziej wrogi naszym wartościom, to pewnie trzeba byłoby wymienić tak zwane czołgi, czyli tę grupę na lewicy, która jest rozmiłowana w Związku Radzieckim, tam w Leninie i tak dalej. Ale jaka to jest część lewicy, proszę Państwa? To jest bardzo niewielki odsetek. Tak więc nie powinniśmy gadać non-stop o na przykład czołgach. W związku z tym apeluję do tego, żeby się zastanowić nie tylko nad tym, jak drastycznie odmienne są nasze idee od konkretnego środowiska czy jakiejś opcji światopoglądowej, ale na ile ta opcja ma jakąś wpływowość. Bo być może się okazać, że grupa troszeczkę mniej nam przeciwna posiada o tyle większy wpływ, że to ona jest w danym momencie groźniejsza. No i proszę Państwa, wreszcie doszliśmy do pozycji numer 1. Nie wiem, czy to będzie zaskakujące dla Państwa, czy nie, ale uważam, że największym czasopożeraczem dla polskiego prawicowca jest polityka partyjna. Proszę Państwa, polityka partyjna jest niezwykle istotna. To ona decyduje w ostatecznym rozrachunku o prawie, jakiego społeczeństwo będzie przestrzegać, o tym, o czym społeczeństwo myśli, czym żyje w danym momencie. Oczywiście nie jest tak z prawem do końca, jak powiedziałem, bo bardzo często nawet rząd nie może wprowadzić pewnego prawa ze względu na to, że nie żyjemy w próżni tam międzynarodowej i nawet gdyby chcieli, to nie mogą pewnych praw znieść bądź wprowadzić, bo reakcja międzynarodowa no, skutecznie nas ich przed tym powstrzymuje. Więc jest to niezwykle istotna sprawa. Ale zachęcam Państwa do takiego eksperymentu myślowego, czy raczej wspomnieniowego. Proszę sobie przypomnieć, kiedy ostatnio w swoim życiu mieli Państwo taki okres, na przykład 2 tygodni, kiedy nie oglądali Państwo newsów. Nie interesowali się Państwo polityką. Na przykład wylecieli Państwo na jakieś wakacje, a później próbowali się Państwo dowiedzieć, co się stało w ciągu tych 2 tygodni. Nadrobić to. Jestem na 95% pewien, że nie stało się wówczas nic aż tak istotnego. Ale gdyby Państwo śledzili dzień po dniu partyjną nawalankę, to niemal każdy dzień wydawałby się niezwykle istotny. Tutaj jakiś polityk zbłaźnił się w studio, druga strona cały dzień to pompuje i komentuje. Tutaj okazało się, że są jakieś podejrzenia wobec jakiegoś polityka o przekroczenie prawa, cała strona to druga komentuje, potem sprawa ciągnie się kolejnych parę lat. Tutaj jakiś dziennikarz zachował się nieodpowiednio i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, zdecydowana większość polityki partyjnej to tak naprawdę rzeczy sztucznie wykreowane, napompowane albo zupełnie nieistotne. Gdybyśmy mieli tak na poważnie zastanowić się, ile takich naprawdę istotnych wydarzeń miało miejsce przez ostatnich, na przykład 3 miesiące, być może byłoby to 3 wydarzenia, być może 4, ale na pewno nie byłoby to jedno super ważne wydarzenie każdego dnia. Tak więc, proszę Państwa, polityka partyjna powinna zostać ograniczona, nasza uwaga skierowana w jej stronę powinna zostać ograniczona. To zabiera zdecydowanie najwięcej czasu. Czym zastąpić te czasopożeracze? To już jest odrębna kwestia i już teraz chciałem Państwa zaprosić do kolejnych audycji. Myślę, że co najmniej 2 następne audycje poświęcimy temu zagadnieniu. Jestem niezwykle ciekaw tego, jakie Państwo by tutaj wskazali główne czasopożeracze polskiego prawicowca, tak więc zachęcam do wypisywania swoich list bądź propozycji w komentarzach. Bardzo chętnie będę się do tego odnosił. Jestem przekonany, że mają Państwo wiele spostrzeżeń, których ja nie uwzględniłem. No i na koniec pozostaje mi zachęcić Państwa do lajkowania, subskrybowania kanału. Przyda się to ze względu na zasięgi oraz możliwość informowania Państwa, co się nowego pojawiło. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję, która już niebawem.